nowym daily vlogu już tak oficjalnie. Dzisiaj zaczęło się kosmetycznie, ale nie powiem, że kosmetycznie się też skończy, chociaż mam temat, który chciałabym z Wami poruszyć. W ogóle przepraszam Was za moje włosy, które dzisiaj żyją swoim własnym życiem, czyli tak zwany bad hair day, ale wiecie co, jest gorąco, ja siedzę w domu, musiałam sobie spiąć tutaj grzywkę, żeby mi nie wpadała na twarz. Dostałam cudowną przesyłkę od Yonel. W ogóle jak zobaczyłam te produkty, że pojawiły się w ofercie, to mówię, nie no przecież nie będę sobą, jak ich nie wypróbuję. Exosome, coś o czym trąbię już od jakiegoś czasu. Ostatnio był live na moim profilu na Instagramie ze specjalistką, z osobą, która posiada ogromną wiedzę w temacie exosomów, czyli z Klaudią. Jeśli jeszcze tego live'a nie widzieliście, to zapraszam Was oczywiście na mój profil na Instagramie Babskie Rozmowy i tam znajdziecie wszystko co i jak o egzosomach, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj ten vlog pociągnę trochę w temacie paznokci, bo wczoraj też zrobiłam małe zakupy i chciałabym Wam trochę opowiedzieć co i jak, ponieważ regularnie dostaję od Was pytania, jak dbam o moje paznokcie teraz, po tym, jak miałam problem z onycholizą, gdzie to było ponad rok temu, półtora roku temu, no już kupę czasu. Czy wracam do hybrydy? Co się zmieniło? W jakim stanie są moje paznokcie? Jak dbam o te paznokcie po zdjęciu hybrydy i w trakcie, kiedy miałam onycholizę i tak dalej? Jeśli nie wiecie o co chodzi, to oczywiście zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu tutaj na YouTubie, gdzie opowiadam Wam o tym problemie, czyli co się stało, jak to wyglądało, z czym był problem i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście zostawię Wam w opisie link do tego filmu, żeby Wam było łatwiej znaleźć. I tam dokładnie mówię co i jak z tą onycholizą. No ale tak jak mówię, raz na jakiś czas, a nawet powiedziałabym regularnie, dostaję od Was pytania właśnie o te moje paznokcie. I teraz tak, pierwsza sprawa. Odkąd zdjęłam hybrydę i pojawił się u mnie problem z onycholizą, od tamtego czasu nie założyłam ponownie hybrydy i nie planuję w najbliższym czasie znowu to robić. Słuchajcie, ja prawie ponad 20 lat miałam stylizację na paznokciach. No oczywiście tam były takie przerwy, wiecie, miesiąc, dwa, pół roku, potem z powrotem powrót, ale na moich paznokciach było wszystko. Akryle, żele, tipsy, hybrydy, bazy hybrydowe, no po prostu wszystko. I tak naprawdę od momentu onycholizy to jest najdłuższy czas, kiedy ja nie robię z paznokciami nic, żadnej stylizacji, tylko co tydzień robię tradycyjnie manikur w domu sama. Dobrze usłyszeliście. Robię to sama, robię to w domu. Zajmuje mi to około 15, maksymalnie 20 minut, nie więcej. Dbam o moje paznokcie i staram się, żeby było w jak najlepszym stanie. Nie nakładam hybrydy, nie planuję zrobić hybrydy, nie planuję żadnej stylizacji moich paznokci w najbliższym czasie. Chcę, żeby one po prostu były naturalne, swoje i chyba nawet mi się to ostatnio, powiem Wam, podoba, a nawet bardziej mi się podoba niż widzę, jak widzę u kogoś innego paznokcie takie właśnie wystylizowane, zrobione, to chyba te naturalne jakoś tak bardziej mi się podobają. Nie wiem, słuchajcie, skąd to się wzięło, ale bardzo długo, ponad 20 lat, miałam wstręt do swoich naturalnych paznokci, przysięgam, bo moje naturalne paznokcie niestety zawijają się do środka. Ja już o tym kiedyś bardzo głośno mówiłam i opowiadałam co i jak. One się, słuchajcie, zawijają do środka, więc ja nie mogę mieć długich swoich naturalnych paznokci. No chyba, że musiałabym je opiłować, wiecie, w taki stożek, no to wtedy tak, ale to mi się już nie podoba, jeśli chodzi o naturalne paznokcie. Wolę je po prostu mieć krótkie, proste, bez żadnych udziwnień. I teraz tak, przechodzimy do tego, co ja robię i jakie o te paznokcie dbam. Zmywam to, co jest na moich paznokciach, czyli zazwyczaj są to dwa produkty, które po prostu ze sobą mieszam. Pierwszy produkt jest to odżywka od Jokaba,
Zobaczcie. Nakładam jej dosłownie odrobinkę. To jest odżywka wegańska, ma bardzo fajny skład, profesjonalna odżywka wzmacniająca do paznokci, oparta w 72% na składnikach pochodzenia naturalnego. Tutaj jest napisane, że jest przeznaczona do użytku profesjonalnego, ale tak jak mówię, ja stosuję ją sobie w domu i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Albo stosuję zamiennie z drugim produktem, czyli Regenerum. O, proszę bardzo. Regenerujące serum utwardzające do paznokci. Już mi się prawie kończy, więc będę musiała kupić sobie nową buteleczkę. Właśnie w takim różowym odcieniu i też bardzo często gdzieś jak widzicie moje paznokcie, to dopytujecie mnie, co ja na tych paznokciach mam, co to za lakier, jaki to jest kolor. A to jest właśnie ten utwardzacz, to jest taka, słuchajcie, takie regenerujące serum utwardzające do paznokci po hybrydzie. Takie właśnie w zielonym, takim z zielonymi napisami. Też spróbuję Wam zostawić link do tych produktów oczywiście w opisie. Więc zmywam sobie albo odżywkę, albo właśnie to serum. Zmywaczem do paznokci z Isen. Tym właśnie, który bardzo dobrze się sprawdza tutaj, nie ma żadnych udziwnień, jest bez acetonu i lubię w nim to, że przykładam wacik, po prostu naciskam i zrobione. I później przechodzę do podpiłowania moich paznokci, wycięcia skórek, jeśli jest taka potrzeba, odsłonięcia po prostu tych skórek. Oczywiście odsłaniam je przy pomocy patyczka. Czekajcie, mam tutaj nawet, o proszę, takiego patyczka jednorazowego. Robię to, wyrzucam patyczek i mam z głowy, dokładnie tą częścią sobie tutaj wyczyszczę co i jak pod paznokciem, tutaj odsłaniam sobie skórki, luzik, a następnie przechodzę właśnie do piłowania paznokci. I słuchajcie, jakiś czas temu, jak była u mnie Alicja, pokazała mi, z Alicja Podolo, którą doskonale znacie, pokazała mi genialne pilniczki. Słuchajcie, to są jednorazówki, ale to jest tak dobre i to jest tak genialne rozwiązanie, że po prostu bez tego ani rusz. Słuchajcie, to jest taki drewniany patyczek, widzicie to? Drewniany, zwykły patyczek, na który nakłada się papierową nakładkę o różnej gradacji. Ta jest akurat 180, mam tutaj taką 240 i mam też inne. I po prostu po zrobieniu paznokci, żeby było zawsze higienicznie, bez żadnych problemów, bo jestem wyczulona na tym punkcie po tej całej onycholizie, po tym jak Alicja mi opowiadała co i jak, opowiadała co i jak z paznokciami, po prostu bardzo o to dbam i słuchajcie, taki pilniczek. Poza tym to jest lekkie, wszędzie można ze sobą zabrać, a tak jak mówię, zdejmujemy, wyrzucamy do kosza, patyczek nam zostaje, genialne, słuchajcie, rozwiązanie. No i mówię, można mieć tutaj o różnej gradacji tego, to taki papier ścierny, tak to mniej więcej to wygląda, słuchajcie, papier ścierny. No i to, co sobie kupiłam jeszcze, to jest polerka. Ja używam takiej polerki Banana z Neonail, tutaj mamy gradację 100 na 180, właśnie taka banan, ja wiem, fioletowa, czyli z jednej strony po prostu przypiłowuję ładnie tą polerką te moje paznokcie, później ją jeszcze poleruję i tyle. Mam tutaj jeszcze takie pilniczki, które już używam do stóp, a to też jest 100 na 180 od Neonail, ale po te sięgam ostatnio bardzo rzadko, a raczej sięga po nie Max. No i jak już przypiłuję paznokcie i wypoleruję, no to oczywiście nakładam jeden z tych produktów. Słuchajcie, i tyle. I tak naprawdę nie robię nic więcej, bo mnie dopytujecie co i jak. Nie robię nic więcej, po prostu pamiętam o tym, żeby raz w tygodniu zrobić ten manicure. Odsłonić po prostu tutaj skórki, czasami je wyciąć, to po prostu zależy w jakim stanie są te paznokcie. Zmyć lakier, zmyć tą odżywkę albo to serum, przypiłować paznokcie na króciusieńko, opiłować, wypolerować i nałożyć od nowa produkt. A co robię jeszcze, to to, że wieczorem, codziennie wieczorem nakładam krem na dłonie, maskę na dłonie i zawsze pamiętam o tym, żeby wmasować tutaj wały okołopaznokciowe właśnie ten krem.
No oczywiście, że suplementacja też będzie miała duże znaczenie na to, w jakim stanie będą te wasze paznokcie, to jak będziecie się odżywiać i tak dalej. Czy malujecie jakimś lakierem, czy nie. Ja nie używam żadnego lakieru, oprócz tych dwóch produktów, które wam wspomniałam. I stosuję, widzicie, stosuję to tak naprawdę, jednorazówki, patyczek. Mam tutaj jeszcze cążki, to wam też może je pokażę. Czekajcie, czekajcie. Gdzie ja mam te cążki? Mam je tu. O. Nie pamiętam, jak nazywa się ta firma, ale to jest ta taka bardzo profesjonalna firma, jeśli chodzi o cążki. One kosztują kupę pieniędzy, ale są bardzo, bardzo ostre. Ze stali, o ile się nie mylę, już nie pamiętam. Kupiłam je, słuchajcie, kiedyś na targach wśród tych marek paznokciowych, które zajmują się tym profesjonalnie. No, więc myślę, że chyba wyczerpałam ten temat, jeśli chodzi o paznokcie i zaspokoiłam ciekawość osób, które dopytują mnie co i jak. Ale tak na podsumowanie chciałam wam powiedzieć bardzo ważną sprawę, ponieważ po tym moim filmie też dostaję różne wiadomości i dostaję gdzieś tam komentarze pod tymi filmami, że przerażające jest to, że ten problem, czyli problem onycholizy, jest tak naprawdę u wielu kobiet, które czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak to naprawdę wygląda i że jest taki oto problem. A później już jest bardzo ciężko z nim walczyć, bo trzeba paznokcie czasami wyciąć i to wyciąć naprawdę bardzo dużo, jak nie cały paznokieć. Ale najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że ta świadomość odnośnie onycholizy jest tak mała, że stylistki paznokci po prostu wam na te paznokcie z onycholizą nakładają hybrydy, stylizują te paznokcie, mimo tego, że nie powinno się tak robić i nie powinno być takich sytuacji. Więc dziewczyny, uczulam was, jeśli zobaczycie na przykład podczas ściągania hybrydy, czy jeśli będziecie u jakiejś manikiurzystki, stylistki paznokci i zobaczycie, że jak ona wam ściągnie hybrydę, żel czy akryl, że te paznokcie są takie białe w środku, tak jakby one odchodziły wam od palca, od skóry, to nie róbcie dalej hybrydy, nie przedłużajcie paznokci, nie nakładajcie tipsów, nie róbcie akrylu. Trzeba te paznokcie wyleczyć i to zrobić jak najszybciej, bo czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co nam wejdzie, słuchajcie, pod ten paznokieć, tam, gdzie robią się te przestrzenie właśnie, gdzie odchodzi nam paznokieć od skóry i co może zacząć się dziać, czyli te wszystkie bakterie, zarazki, grzyby, grzybica i cała reszta. Słuchajcie dziewczyny, nie chciałybyście leczyć paznokci, nie chciałybyście tego po prostu przechodzić później, więc lepiej jest zapobiegać, ale jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, to bądźcie po prostu na to wyczuleni. Kto śledzi moje vlogi, ten doskonale wie, że ostatnio byłam na otwarciu Manufaktury Urody i Zdrowia. No i oczywiście swój gabinet ma tam Alicja Podolog. I słuchajcie, dostałam w prezencie właśnie taki zestaw. Sprawdzałam sobie na stronie, czy to jest zestaw tylko do użytku profesjonalnego. I niestety tak. Ale muszę wam powiedzieć, że genialne jest to rozwiązanie. Zobaczcie, mamy takie opakowanie. Tutaj się to wszystko fajnie otwiera. Jest informacja co i jak, czyli pierwszy etap, drugi etap, wszystko tutaj fajnie rozpisane, o, patrzcie, wszystkie produkty, zobaczcie tutaj, o, pierwszy krok, drugi krok i trzeci krok i tutaj mamy dodatkowo właśnie produkty do wykonania takiego pełnego pedicure. Czyli jest tarka, zaraz sobie to wszystko otworzymy. Jest tutaj pilniczek w gradacji 180x240, patyczek. Tutaj mamy jakieś skarpetki z tego co widzę. Tutaj mamy jakąś szpatułkę. No i produkty, które nakładamy właśnie, takie produkty pielęgnacyjne. Wiecie co, no genialny jest ten set. Szkoda, że on nie jest do użytku domowego, tylko właśnie do użytku profesjonalnego, bo z tego co tutaj widzę, to mamy właśnie ten pierwszy etap, który pokazuje nam, jak zastosować tarkę. Tutaj mamy skarpetki, które nakładam na 3 do 15 minut, podpiłowanie paznokci, przygotowanie ich, tutaj mamy następnie wygładzenie skóry na stopach, no i ten etap regeneracyjny. Dobra, to co? Wyciągam
Sprawdzam, jak to wszystko tutaj wygląda. No dobrze, wyciągnęłam. I zobaczcie, jest tarka, jest pilnik, są patyczki, są szpatułki, 10 par właśnie takich jednorazowych skarpetek. No i mamy tutaj produkty do pierwszego kroku, do drugiego kroku, czyli taki peeling do stóp. I to jest chyba maść na pięty, o ile dobrze pamiętam, maść ochronna z oliwą ozonowaną. Wspaniały jest ten zestaw, naprawdę świetny zestaw, więc ja sobie z niego skorzystam. No tak jak mówię, szkoda, że on jest tylko do użytku profesjonalnego, bo to by była świetna opcja również w domu, żeby właśnie w domu wykonać sobie taki profesjonalny peeling, profesjonalny pedicure naszej skóry. O, zobaczcie, jak tu jest wszystko pięknie, fajnie opisane. Dobra. Za kilka dni lecimy do Włoch na włoskie wesele, więc już pomału zaczynam się pakować i przygotowywać. Wiecie, że ja jestem taką osobą, która nie robi nic na ostatnią chwilę. Zawsze robię to wcześniej, ale za każdym razem, kiedy pokazuję Wam, jak pakuję swoje kosmetyki, to dostaję pytania o moje kosmetyczki. I słuchajcie, pomyślałam sobie, że od razu Wam pokażę, ponieważ kupiłam sobie właśnie nową kosmetyczkę w Mojito. Bardzo, bardzo fajną. Zapłaciłam za nią chyba 99 zł, o ile dobrze pamiętam. One są dostępne przy takiej regałach, gdzie znajdują się paski, chyba portfele, jakieś breloczki i tak dalej. No wiecie co, jak zobaczyłam, to mówię od razu, nie, no przecież to będzie świetne rozwiązanie i zaraz Wam pokażę dlaczego. Idealne rozwiązanie, w którym będę mieć wszystko tak naprawdę, bo zazwyczaj to było tam kilka kosmetyczek albo jedna taka, wiecie, z Pixi rozkładana, o którą też zawsze pytacie, a teraz będę mieć wszystko w jednym i będę mieć wszystko ułożone tak jak lubię. Zobaczcie, mamy tutaj taką część większą, ona jest piętrowa, ale mamy tutaj większą część. Oczywiście wszystko tutaj na suwaczki, pokażę Wam. Bardzo ładne zresztą. Wszystko ładnie wykończone. I w tej części, jak widzicie, już zaczęłam się oczywiście pakować i składać sobie wszystko, co ze sobą będę zabierać. I też muszę skontrolować, co muszę dokupić z takich miniaturek, czego mi brakuje. Więc od razu Wam pokażę. Mam tutaj masełko do demakijażu od Dr. Skin Clinic, które zabieram. Mam tutaj krem, który mogę stosować rano i wieczorem bez serum, bez antyoksydantów. Na temat tego kremu jest post na moim blogu. Tutaj mam trzy miniaturki żeli do mycia twarzy. O, widzicie, Durkaj, CeraVe. Dezodorant Deo w sztywcie od SVR. Tutaj mam pistacjowy krem do ciała od Poreless 117. Przepraszam, coś mnie chrypka łapie. Filtr, który zabieram ze sobą od Skin Science. Olejek pod prysznic z Rituals. Atomizer, w którym mam tonik. I oczywiście będę musiała tutaj dołożyć jeszcze kilka kosmetyków, przede wszystkim też kosmetyków kolorowych, które ze sobą zabieram, ale zobaczcie, tutaj mamy takie fajne przegródki, takie gumeczki, akurat widzicie, mam tutaj moje serum z Ila Lash, ale zamierzam tutaj jeszcze dodać korektor, co tutaj będzie jeszcze, tusz do rzęs, takie właśnie rzeczy, które mogę sobie w te gumeczki tutaj wcisnąć. Reszta kosmetyków kolorowych pójdzie tu, natomiast zobaczcie, tutaj mamy kolejną część, tak naprawdę to możemy sobie wyciągnąć i gdyby było tych kosmetyków więcej, to na przykład zobaczcie, kosmetyki pielęgnacyjne tu, a kosmetyki kolorowe tutaj. I można to wszystko ładnie zapiąć, resztę schować sobie tu. Natomiast ja pomyślałam, że tę część, ponieważ ja mam mało takich kosmetyków, które ze sobą zabieram, ale też zazwyczaj zabieram miniaturki różnych produktów na wyjazdy, to ta część posłuży mi na to, żeby trzymać sobie takie, bym powiedziałam, piórniki. No wiecie, to nie są piórniki, ale takie, no takie kosmetyczki, no fajne, ale... One są na tyle fajne, że tak, tutaj zmieszczę wszystkie moje pędzle i gąbki do makijażu i sobie włożę tu, natomiast to będzie na, tada, na Lumispa.
Widzicie? Idealnie mi się tutaj mieści. Do tego wrzucę sobie jeszcze, proszę, głowicę dodatkową. I mam super zapakowane. Nawet gdybym potrzebowała ładowarkę, gdyby to był, wiecie, jakiś tam bardzo długi wyjazd, to mogę sobie tutaj ładowarkę zmieścić. Czegoś takiego było mi potrzeba. I idealnie mi się tutaj teraz to wszystko chowa. O! Wszystko w jednym miejscu, pięknie zapakowane, bo kto z Was ma Lumispa albo Lumispa Ayo, to ten wie, że nie ma pokrowca takiego do transportu, do przewożenia tej technologii. A tutaj zobaczcie, mamy idealny wielkościowo piórniczek na Lumi, czyli taką, powiedzmy, kosmetyczkę. Tutaj pochowam sobie pędzle, wszystko będę mieć w jednym miejscu, kosmetyki kolorowe, pielęgnacyjne. Mogę to zabrać ze sobą na przykład do łazienki. No wydaje mi się, że opcja świetna za 99 zł. Więc jeśli czegoś takiego szukacie, to Wam polecam. Sprawdzajcie w Mojito. Jest godzina 20, a ja zamiast się relaksować, co robię? Organizuję szafę. Organizuję wszystkie swoje rzeczy, przekładam pudła, zmieniam. Dajcie spokój, nawet nie wiedziałam, że mam tyle ciuchów i tyle ciuchów, których nie noszę. I to jest ten moment, że czas się z Wami pożegnać. Słuchajcie, tyle rzeczy dzisiaj zrobiłam, że jestem po prostu wykończona. Przygotowałam sobie ziółka na wieczór, takie już relaksujące, meliskę, tam zmieszaną z lawendą i jeszcze kilka innych ziół. I po prostu idę, słuchajcie, w kimę, będę przytulać zaraz poduszkę, nastawiłam sobie już tryb nocny w telefonie. Jutro czeka mnie kolejny intensywny dzień. Przygotowania do wyjazdu do Włoch, mnóstwo pracy do nadrobienia, dzieje się, ale jest dobrze, słuchajcie, ja lubię jak się dzieje, tylko tyle, że już później wieczorem, to słuchajcie, o, widzicie, mam wrażenie, że po prostu ten dzień tak szybko zleciał, mogłabym jeszcze kupę rzeczy zrobić, ale już się dzień kończy. A potem gdzieś tak jak teraz jest godzina 10, dochodzi do mnie, że już jestem totalnie zmęczona i jednak nie mam ochoty już nic więcej robić. Wiem, że to jest pogmatwane, ale słuchajcie, ostatnio mam właśnie taki czas. Może to dlatego, że wyjeżdżam za chwilę do Włoch i po prostu zawsze jak wyjeżdżam, to staram się nadrobić prac, różnych materiałów, żeby po prostu jak będę tam mieć spokojną głowę, wszystko będzie się samo publikowało. Później jak wrócę do domu, też nie będę się stresować, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. No generalnie, słuchajcie, proza życia, czy rzeczywistość, jakoś tak to się mówi, no. Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym filmiku, ściskam i dziękuję, że byliście dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!